Będzie finał. Już nagrywać. Jest, będzie się. Dobra, ja jestem czaruję. Już wiecie, co tak powiedziałem. Czaruję. I dzisiaj pokażę wam coś, co pokazał mam talent między innymi, ale spójrzcie. Ta jaka? O, proszę wyjść tą kartę. Tak, żebym ja tej karty nie zobaczył, pokażę wszystkim, ja się odwrócę, dobra? Mhm. Ważne jest to, że nie ma drugiej takiej w talii. Wszystkie karty są inne. Nie ma. Nie ma, doskonale. Schowaj tę kartę proszę do środka, w dowolne miejsce. Generalnie pokażę. Każda sztuczka polega na tym, aby odnaleźć kartę widza. Ja przytasuję kartę. Na ręce. Wasza karta jest gdzieś w środku talii karty, prawda? Przytasuję kartę bardzo dokładnie jak kurbierze w kasynie. Tak robią to ludzie, którzy nie mają przyjaciół. Przykro, nie? Wstyknę palcami i jednym ruchem mi ta karta na samą górę. To jest ta? Nie? Nie. To nie było niezłe, nie? No. Tak jak wystawiam przecież w ten sposób. Szóstka, serduszko, czyli kier. Jednym ruchem. Siało. To jest czarne jak obliczce. Okej. Nie wiem jak to zrobić. Okej. Jeżeli zamienia się dziewiątkę serduszko. Jakby się ją odwrócili, to by była szóstka, ale tutaj widać ewidentnie. Nie, no to jest dziewiątka. To jest dziewiątka. Dlatego spójrzcie. Dziewiątkę. Użyjmy do środka talii kart. Śmiało możesz już dopnąć do środka. Jasne. Czyli jednym ruchem. I na samą górę. Pokażę wam, w którym momencie to się dzieje, bo wszystko to odwracanie uwagi. Śmiało, dziewiątkę, topnij ją do środka. Raz, dwa, trzy i już jest tutaj. To się zaczyna odwracanie uwagi, ale spójrzcie. Zegnę, żeby było dokładnie widać, w którym momencie ta dziewiątka wyskoczy na samą górę. Nie? Do środka talii kart. Ten drugi jest zgięta dziewiątka i jednym ruchem na wsunięcie palcami. Raz, dwa, trzy. Najzwyczajniejsza talia kart. Wszystkie karty są oczywiście inne, to może znikać się pojawiać, a nawet jak przepasuję karty w dowolny sposób, to wybierze mamy czarną ósemkę, prawda? Spójrzcie, jednym ruchem. Na waszą dziewiątkę, nawet jak przepasuję karty, postaram się ją odnaleźć w ostatni sposób. Powiedz już, bo od 1 do 5, jaką chcesz? 5. 5 sekund postaram się ją odnaleźć. Jakbyś mógł wystawić dwie dłonie przecież. O, tak żeby każdy widział, że do kamery, o, do kamery, doskonale, bo jak klasa jechała, dobra, nieważne. Zatrzymaj karty. Raz, dwa, trzy. To tak. A nie, to jest jakiś pomalowany joker. Ale jak to miał, to wyszło. Kurde, czekaj. Trzymaj tak było, nie? Jeszcze. A jeszcze jedna. To pewnie ta. Jednym ruchem. Dziewiątka. To była dziewiątka, ósemka. W każdym razie pod twój zegarek. Świetnie jest, naprawdę. Dziewiątka, dziewiątka. A magnicy mają to swoje sposoby. Po prostu wszyscy iluzjoniści, każdy myśli, że wszyscy iluzjoniści trzymają karty w rękawach, ale to nieprawda, ja trzymam je. Dokładnie tutaj. Dzięki panowie. Nawzajem. No i tak ja wyczarowałem karty pod zegarkiem, a oni wyczarowali nowy ekran. Doskonale. Bardzo fajny gość, miło było poznać. Super, dzięki jeszcze raz. Dzięki. Kurde, zawsze